Kielcach i w Staszowie i wszędzie. Decyzja potwierdza przyjęty przez rząd kierunek działań. Szefowa resortu finansów komentuje podwyższenie ratingu Polski. Papież Franciszek wydalił ze stanu kapłańskiego dwóch biskupów z Chile. Są oskarżeni o pedofilię. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam. Chciałem wszystkich Państwa poprosić o taką mobilizację, żebyśmy 21 października uwierzyli jeszcze raz w nasze siły, w to, że można zmieniać Polskę, mówił premier na spotkaniu z mieszkańcami Staszowa w województwie świętokrzyskim. Mateusz Morawiecki dodał, że rząd PiS potrafi współpracować z samorządami. Mówił też o wsparciu, jakiego rządzący udzielili miastu. Pokazujemy, jak efektywna może być współpraca rządu z dobrym samorządem. Tutaj sfinansowaliśmy budowę stadionu lekkoatletycznego, przyczyniamy się do budowy hali, ale też są osiedla, które od 30-40 lat nie miały dróg i też finansujemy budowanie infrastruktury drogowej. Tak może wyglądać cała ziemia świętokrzyska i jeszcze piękniej może rozwijać się Staszów, jeżeli zostaniemy tutaj obdarzeni zaufaniem. Premier zapewniał, że po przełamaniu niemocy i układów ziemia świętokrzyska zacznie rozwijać się gospodarczo z dbałością o życie społeczne, publiczne oraz infrastrukturę i miejsca pracy. Platforma Obywatelska i Nowoczesna składają wniosek o odwołanie premiera Mateusza Morawieckiego. Zapowiedział to w Poznaniu lider PO Grzegorz Schetyna podczas Wielkopolskiej Konwencji Samorządowej Koalicji Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna większość swojego przemówienia poświęcił Prawu i Sprawiedliwości oraz premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Nie może rządzić ktoś, kto mówi, ludzie są tacy głupi, że to działa. To było o was, o mnie, o każdym z nas. O pielęgniarce, o kierowcy ciężarówki, nauczycielce, o sprzedawcy, u którego robimy zakupy. Wszyscy są dla niego głupi. Każdego można oszukać, wykorzystać i wykiwać. Jak trzeba gardzić Polakami, żeby tak o nich mówić? Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek powiedziała, że zapowiedź złożenia wniosku o odwołanie Mateusza Morawieckiego z funkcji premiera jest absurdalna. Według niej wniosek jest rozpaczą Schetyny, pokazującą, że w okresie kampanii wyborczej górę biorą emocje, awanturnictwo, a nie merytoryczna dyskusja. Minister finansów z dużą satysfakcją przyjęła decyzję agencji ratingowej Standard & Poor's o podwyższeniu ratingu dla Polski. Ta decyzja potwierdza przyjęty przez rząd kierunek działań, mówi Teresa Czerwińska. Możemy powiedzieć, że polityka fiskalna polskiego rządu jest bardzo silną, bardzo mocną stroną oceny inwestycyjnej, jakości inwestycyjnej naszego kraju, czyli konsekwentne uszczelnienie systemu podatkowego, reforma Krajowej Administracji Skarbowej, a także wdrażanie nowych rozwiązań, które pobudzają innowacyjność gospodarki, pobudzają wzrost gospodarczy. Minister powiedział też, że jest duża szansa na poprawę parametrów fiskalnych w Polsce, choć jest trochę za wcześnie na bieżącą ocenę, to bardzo realny jest w tym roku deficyt sektora finansów publicznych na poziomie 1% PKB. Policja zatrzymała kilkanaście osób po przejściu przez Lublin Marszu Równości. Grupy chuliganów próbowały przerwać manifestację. Policja musiała użyć armatki wodnej i gazu. Ze wstępnych informacji wynika, że nikt poważnie nie ucierpiał. Zabezpieczony kordonem policji przeszedł przez centrum Lublina. Manifestacja zakończyła się na placu teatralnym. Lublin pokazał, że się nie boi. Maszerować przez miasta i zabezpieczyć sobie podstawowe równe prawa w przyszłości. Wolność, równość, akceptacja! Policja mówi, że nie ma informacji o poważniejszych stratach. Papież Franciszek wydalił ze stanu kapłańskiego dwóch biskupów z Chile oskarżonych o pedofilię. To kolejna konsekwencja skandalu w tamtejszym kościele. Decyzja nie podlega apelacji, głosi komunikat Stolicy Apostolskiej. O decyzji papieża podjętej we czwartek poinformowało biuro prasowe Watykanu w komunikacie po hiszpańsku. Jak napisano, obaj duchowni dopuścili się oczywistych aktów wykorzystywania seksualnego nieletnich. Decyzja papieża jest nieodwołalna. Skalę nadużyć seksualnych księży i ich tuszowania w Chile ujawnił sporządzony w kwietniu raport papieskich wysłanników. W konsekwencji 34 chilijskich biskupów przybyło w maju do Watykanu na trzydniowe rozmowy z papieżem. Wszyscy w uznaniu swoich zaniedbań złożyli na ręce Franciszka rezygnację
oddają się do jego dyspozycji. Dziś papież przyjął prezydenta Chile, Sebastiana Pinera. Wykorzystywanie seksualne nieletnich było jednym z tematów rozmów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Do końca dnia pogodnie i ciepło. W nocy też będzie bezchmurnie, ale miejscami, zwłaszcza na wschodzie i południu, mgły. Temperatura minimalna od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 8 w centrum i 12 na zachodzie oraz wybrzeżu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Długoszowski, generał, kawalerzysta, osobisty adiutant marszałka Józefa Piłsudskiego, artysta, o którym mówiono pierwszy ułan II Rzeczpospolitej, ale nade wszystko urodzony żołnierz, który od 1914 roku nosił mundur pierwszej kompanii kadrowej i walczył o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Witam dziś znawców historii najnowszej, wybitnych historyków, pana profesora Grzegorza Nowika z Polskiej Akademii Nauk i z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Witam pana. Dzień dobry państwu. I pana profesora Janusza Dziemkowskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wiceprezesa Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Dzień dobry państwu. Bohaterem naszej dzisiejszej audycji jest generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski, człowiek-legenda. Był niezwykłym żołnierzem, niezwykłym patriotą, ale przede wszystkim adiutantem komendanta Józefa Piłsudskiego. Do pierwszego spotkania Bolesława Długoszowskiego i marszałka doszło w 1914 roku w Paryżu i wtedy to początkujący lekarz, poeta, bywalec salonów doznał, można powiedzieć, olśnienia. Jak pisał w liście do swojego brata, od dziś uważam się naprawdę za żołnierza, bo nareszcie mam wodza. Swojemu ukochanemu wodzowi Józefowi Piłsudskiemu pozostał wierny aż do śmierci. Jakie były okoliczności tego ich pierwszego spotkania? Profesor Grzegorz Nowik. To była wizytacja oddziałów strzeleckich, które były nie tylko organizowane na ziemiach polskich, głównie w Galicji, ale i w dwóch pozostałych zaborach też były struktury paramilitarne, oczywiście tam konspiracyjne, jawnie działające wśród studentów uniwersytetów i w Belgii, w Szwajcarii i we Francji. Tam właśnie Józef Piłsudski przeprowadzał różnego rodzaju wizytacje, inspekcje. Poza tym przedstawiał swoje poglądy co do wizji wojny przyszłej, jak to będzie wyglądało. Przede wszystkim próbował ideowo zachęcać, agitować, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, i przemawiać do morale, ponieważ zawsze na to zwracał wielką uwagę. No i tak to się zaczęła, ta przygoda Wieniawy. Był oczarowany osobowością i można powiedzieć, że dzisiaj to mówi, że jakaś chemia tam zaistniała między nimi i ta chemia przetrwała. Wieniawa był do końca wiernym wykonawcą wielu bardzo poważnych politycznych i militarnych działań podejmowanych przez Józefa Piłsudskiego i Józef Piłsudski w zasadzie nigdy się na Wieniawie nie zawiódł. Ale mnie się wydaje, że należałoby chyba troszkę powiedzieć o osobowości samego młodego Wieniawy, bo to jest osobowość jak w takiej piosence. Mamy takie słowa, że w życiorysach sławnych ludzi najważniejszych danych brak, bo nikt nie wie, jacy byli, kiedy mieli mało lat. A Wieniawa był chłopcem o nieokiełznanej osobowości, wyrzucany z różnych szkół, ponieważ nudziła go gramatyka grecka, podstawa nauki w gimnazjum klasycznym. Nie ukończył żadnego z tych gimnazjów, więc ojciec go skierował w związku z tym do gimnazjum ojców jezuitów w Chyrowie, które znane było z takiej srogiej dyscypliny. No to uciekł z tego gimnazjum i maturę postanowił zdawać eksternistycznie. I jak powiadają niektórzy, zdał ją tylko dlatego, że przedstawił się właśnie Wieniawa Długoszowski w gimnazjum męskim w Nowym Sączu, a gimnazjum nosiło imię jego sławnego przodka, czyli Jana Długosza. Był tego samego herbu i z tego samego rodu i z tej samej rodziny się wywodził, no ale tak powtarzają tylko złośliwi.
ponieważ ukończył to gimnazjum z wynikiem bardzo dobrym. Tak też ukończył studia medyczne. Znowu złośliwie powtarzali, że ukończył je tylko dlatego, że był zaręczony z córką rektora, a wkrótce po zdaniu egzaminu lekarskiego z wynikiem oczywiście bardzo dobrym zaręczyny zerwał. No ale to zawsze w takim życiorysie coś się może zdarzyć i tak jak zwróciła Pani uwagę, osobowość absolutnie nietuzinkowa, bo to z jednej strony lekarz, z drugiej strony malarz, artysta, z trzeciej tłumacz poezji francuskiej. Więc to jest coś niesamowitego, że taka osoba nagle staje się żołnierzem, oficerem i to gdzieś wszystko się dopełnia. Każdy z tych elementów tworzy później jakąś podbudowę do innych etapów służby jego państwowej i wojskowej. Ta chemia musiała powstać, chemia między Józefem Piłsudskim a jego przyszłym adiutantem. Ach, proszę Państwa, to na temat wpływu Józefa Piłsudskiego, jego osobowości, jego sposobu bycia, jego sposobu prowadzenia rozmowy, to są setki, tysiące relacji. I niezależnie od tego, czy ktoś podzielał poglądy Piłsudskiego, czy nie, to w ogromnej większości jedni mówili, że byli oczarowani jego sposobem mówienia. Inni, że jego wielkością, której nie potrafili nazwać. Jeszcze inni po prostu kupowali go całego takiego, jakim był. Miał Józef Piłsudski coś takiego, co chyba Pruchnik w swoim pamiętniku powiedział tak. Oddziaływał szczególnie na osobowości o duszy wrażliwej, artystycznej, skłonnej do mistycyzmu, do uniesień religijnych. No nie wiem, czy Wieniawa był skłonny do uniesień religijnych, ale na pewno miał duszę artysty, był człowiekiem niezwykle wrażliwym i podobno na takich ludzi wpływ Piłsudskiego był przeogromny. Mówiąc poważnie, Wieniawa był przede wszystkim też patriotą. No to był człowiek wychowany w duchu patriotycznym ogromnie i był człowiekiem czynu. I taka osobowość jak Piłsudski ze swoim hasłem czynu, ze swoim hasłem walki zbrojnej, przełamujący konwenanse, no mógł podziałać na taką osobowość jak Wieniawa, oczywiście, że tak. Podziałał Piłsudski do tego stopnia, że właśnie w Paryżu Wieniawa Długoszowski wybrał taką swoją drogę życiową. Właśnie tam poczuł się żołnierzem patriotą, tam też zetknął się i czynnie włączył działalność Związku Strzeleckiego. Zatrzymajmy się przy tym związku. Jakie znaczenie miała ta organizacja dla formowania Legionów Polskich, pan profesor Odziękowski? Ona miała kształtować te kadry dla przyszłego Wojska Polskiego, korzystając z prawa austriackiego, które pozwalało tworzyć organizacje paramilitarne przygotowujące młodzież do służby wojskowej. I to była ta furtka, którą Józef Piłsudski wykorzystał w Galicji. To, że strzelec dawał broń, mundur, przyciągało wielu młodych ludzi. Założeniem irredentystów, czyli tego obozu skupionego wokół Józefa Piłsudskiego, było przygotowanie kadr wojskowych, tak jak powiedział pan profesor, bez tych kadr wojskowych. Ja sobie nie wyobrażam dzisiaj roku 18. Wieniawa jest nie tylko żołnierzem, on jest politykiem również, dlatego że on negocjuje konwencję wojskową z Rumunią na przykład na przełomie 21. i 2. roku. On z Józefem Piłsudskim wyjeżdża do Paryża i negocjuje konwencję wojskową z Francją. On jest używany do rozmaitych misji politycznych, ma za sobą poważną szkołę dyplomatyczną, zna doskonale języki, skończył studia zagraniczne, więc automatycznie w tym środowisku porusza się swobodnie. Tacy ludzie, tu możemy dziesiątki takich przykładów dawać osób, które wyrosły w tym środowisku i to jest jedna z ważnych kuźni kadr państwa i wojska II Rzeczypospolitej. Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Ułańska jesień. Jestem gotów. Kiedy chłodną nocą zapuka do mych okien zwiędły klonu liści, nie zapytam o nic, dlaczego i po co, lecz zrozumiem, że mówi, no, czas, bracie, iść. Nie żałuję niczego. Odejdę spokojnie pomóc drogi mych przeznaczeń, nie schodząc na cal, żył z wojną jak z kochanką, z kochankami w wojnie, a przeto i miłości nie będzie mi żal.
Piłsudskiego. Długoszowski zdobywa umiejętności oficerskie, jest członkiem kursu oficerskiego. Właśnie tam wybiera swój pseudonim Wieniawa. Tam też staje się żołnierzem słynnej pierwszej kompanii kadrowej, która 6 sierpnia rusza z krakowskich Oleandrów do Królestwa Polskiego, rozpoczynając marsz o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Profesor Janusz Odziemkowski. No to tak jak można powiedzieć, jak zakładał Józef Piłsudski, czym ma być czyn zbrojny Polski w czasie Wielkiej Wojny. Ma być szablą polską rzuconą na szale tej wojny po to, aby przypomnieć światu o sprawie Polski. Europa o Polsce milczy. W roku 14, kiedy wybucha wojna, nikt o Polsce nie mówi. Nikt Polski nie chce, nikt nie oczekuje Polski. Więc zadaniem legionów jest zaistnienie polskiej siły zbrojnej. I ona zaistnieje. Ona nie wywalczy niepodległości Polski, bo nie jest ani do tego przygotowana, ani nie ma takiej siły. Ale od strony politycznej, od strony moralnej, to jest ogromna rzecz. Odważna w pewnym temperamentu legionistą, początkowo w piechocie, później zgodnie ze swoim temperamentem w kawalerii, był właśnie Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Podczas walk w legionach wielokrotnie wykazywał się tą niezwykłą odwagą, między innymi za to został uhonorowany orderem Virtuti Militari. Czy to był głównym powodem, dla którego został osobistym adiutantem marszałka Józefa Piłsudskiego? Pan profesor Grzegorz Nowi. Do czynienia z paryżeni fascynacją Wieniawy osobowością Józefa Piłsudskiego, ale rusza z pierwszą kompanią kadrową 6 sierpnia i rusza na piechotę. My znamy takie inne wspomnienia też późniejszego Ułana, że ten marsz na piechotę z noszeniem ciężkiego plecaka, karabinu, ładownic, chlebaka, etc., etc. i całego wyposażenia dał im wiele do wiwatu, nogi bolały bardzo i za wszelką cenę chcieli do kawalerii, bo to można na koniu. I jak napisał jeden z nich, od tego dnia już zupełnie inna część ciała go bolała, już nie były to na pewno nogi, jak trafił do kawalerii. I w ten sposób właśnie w Kielcach trafił z pierwszej kompanii kadrowej, a więc z piechoty trafił Wieniawa do szwadronu ułanów Beliny, został tam dowódcą 4 plutonu. Okazał się osobą niezwykle zdolną jako dowódca. Przede wszystkim potrafił wzbudzić swoich podkomendnych niezwykłe zaufanie do siebie i wszelkie ryzykowne działania podejmował i wyprowadzał swoich żołnierzy z tych działań ryzykownych i za to już w następnym roku dostał awans na stopień porucznika i krzyż Virtuti Militari, ale wtedy właśnie, w 15 roku, został wysłany przez Józefa Piłsudskiego z misją polityczną do Warszawy i z tej misji się bardzo dobrze wywiązał. To spowodowało, że w okresie kampanii wołyńskiej w 15 i 16 roku był de facto adiutantem. Józef Piłsudski wszędzie wyjeżdżał już z Wieniawą. Wieniawa miał za sobą staż liniowy, więc mógł tym adiutantem zostać. I Wieniawa był osobą, która bardzo łatwo nawiązywała kontakty z różnymi osobami, łącznie ze swoimi przeciwnikami politycznymi, czy osobami, które były wcześniej nieznane. Wieniawa potrafił się doskonale wysławiać, był niezwykle elokwentny, pisał piosenki, wierszyki. No, słowem, wszędzie był lubiany, wszędzie był podziwiany jako taki dobry kompan towarzystwa i wykorzystywał to również właśnie na polu politycznym do nawiązywania różnego rodzaju kontaktów politycznych. On z ziemiańskiej rodziny, chodzący, prawda, przodek Jan Długosz, a jakże. No i marszałek go wykorzystywał, jeszcze nie marszałek, komendant, wykorzystywał go do kontakty z arystokracją Królestwa Polskiego, która no, nie podzielała poglądów Józefa Piłsudskiego, ale wiele kontaktów nawiązywanych było właśnie za pośrednictwem Wieniawy. Także tutaj się doskonale nam sprawdzał. Czemu góry, co te odczycia, a jak to wszystko przepięknie śni, lecz to jest na dnie, w sercu ukryte, tego nie będzie wiedział nikt. Lecz to jest na dnie, w sercu ukryte, tego nie będzie wiedział nikt. Tak myślę, że jeszcze Józefa Piłsudskiego do Wieniawy, właśnie ta natura Wieniawy, taka niepokorna, taka bujna. Przecież
pociągała. No, Piłsudski lubił takie typy. Ileż to piosenek Wieniawa układał o saperach, o ach, no. Ale iluż był bohaterem różnych anegdot czy wydarzeń. No, jak jesteśmy tutaj przy pierwszej wojnie, opowiadano, jak to w czasie jednej z bitew wzięto do niewoli oficera rosyjskiego. No i on widząc Wieniawę jako też oficera, no to nawiązał rozmowę towarzyską, no, Wieniawa. Elokwentny, piękny. Wiadomo, czy nie po francusku rozmawiał? Nie wiadomo, no ale powiedzmy, że po rosyjsku, bo Wieniawa znał również język rosyjski. No i pyta Wieniawy właściwie to, za co walczą legioniści polscy. Wieniawa mówi, nie, legioniści walczą o niepodległość, a o co wy, Rosjanie, walczycie? Rosjanin mówi dumnie, my walczymy o honor. Na to Wieniawa, to widocznie każdy walczy to, o co mu brakuje. No właśnie, cięta riposta, niezwykły dowcip, ale też umiejętności takiego artysty. Przecież jeśli rozmawiamy teraz o Wieniawie, nie sposób nie wspomnieć, że był przyjacielem największych sław literackich XX wieku. A, no przecież w Ziemiańskim widzimy go przy jakże szacownym i nobilitującym każdego poety stoliku z Kamandrytów. Wcześniej to jeszcze Lwów jest przecież. Ale to jakoś jeszcze wcześniej, przed rokiem 1914 poślubia artystkę, to znaczy, no tak, śpiewaczkę operową, Stefanie Kallas. No on zakłada Stowarzyszenie Polskich Artystów na Paryżu. W Paryżu, tak. Więc on tam się czuje jak ryba w wodzie wśród tych, no nie powiem lekko duchów, ale ludzi wielkiego talentu, znakomitych piór, tej Cyganeli warszawskiej będzie w okresie międzywojennym dominował. On jest duszą towarzystwa i co jeszcze ważne, chociaż był wojskowym, na pewno znakomitym, kompanem świetnym, nie pił alkoholu, nie pił wódki, ostentacyjnie pijał wodę, sokie bądź soki, tak, wodę z sokiem, aż go nie był też autorem tego znanego powiedzenia czysta wódka, munduru nie plan. Julian Duwin, ręki z powodu Wieniawy. Co kilka dni się do mnie ktoś nowy z prośbą zgłasza. Zaczyna arcyskromnie i bardzo mnie przeprasza. Pan mnie wysłuchać raczy, o drobną chodzi sprawę. Co to dla pana znaczy? Pan przecież zna Wieniawę. W tych dniach się królec zjawił. Interes ma gotowy. Czy rząd by wydzierżawił monopol tytoniowy? Nie chodzi o przekupstwo. Dość zmienić jest ustawy. Dla pana to jest głupstwo. Pan przecież zna Wieniawę. A wczoraj, nie wierzycie, pod Hawrem, bez przechwałek, przychodzi do mnie skrycie po prostu sam marszałek i prosi o dyskrecję, bo ma z intymną sprawę, a wierzy w mą protekcję. Pan przecież zna Wieniawę. Dolek, człowiek legenda, człowiek honoru, lojalny wobec swojego wodza, wobec swoich żołnierzy, lew salonowy, kawaleryjska fantazja, intuicja, charyzma. Jednak ze wszystkich sił przez całe życie starał się podkreślić, że jest przede wszystkim żołnierzem, a nie politykiem. Czy zgodzą się panowie z tym stwierdzeniem, profesor Janusz Odzienkowski? No w pewnym sensie tak, i to uczynił go. Zwróćmy uwagę, co robi po wojnie. Roku 1920 kończy się wojna z bolszewikami. On zostaje w wojsku, ma taki epizod krótki atasze wojskowego w Bukareszcie, więc można powiedzieć, pociera się już o dyplomację taką w najwyższym punkcie, bo to już jest reprezentant państwa polskiego na obcym gruncie, ale wraca natychmiast do kariery wojskowej po tym epizodzie. Jest kolejno od 19 pułku ułanów, w pierwszym pułku szpolerzerów, wyższa szkoła wojenna, dobywa tytuł oficera dyplomowanego, dowodzi pierwszą brygadą kawalerii, dowodzi drugą dywizją kawalerii, jest komendantem garnizonu warszawskiego, zresztą bardzo ważne to czasy też w jego życiu, też towarzyskim. Jest więc wojskowym, tak prawdę rzekszy niemal do końca lat Rzeczypospolitej, tej jeszcze niepodległej, kiedy no, ostatecznie zostaje posłem polskim we Włoszech. Więc całe życie prawie tej Polsce niepodległej, zawodowe, widzimy go jako wojskowego, aczkolwiek nigdy mu już się los nie dał dowodzić na polu walki. Zakończył żywot samobójstwem, widząc, do czego los Polski zmierza, jak się sądzi. Kazimierz Wierzyński. Na śmierć Wieniawy. Kurtyzan.
co po swoje. Ktoś po salwie podnosił z murawy naboje. W latach 1920 jako adiutant Bawarenka, członek adiutantury generalnej naczelnego wodza, adiutantura generalna była częścią naczelnego dowództwa. To nie był tylko adiutant na posyłki, to był oficer sztabowy bezpośrednio pełniący służbę przy wodzu naczelnym. Bierze udział w planowaniu operacji wileńskiej w marcu, kwietniu 19 roku. Bierze udział w planowaniu operacji kijowskiej na początku 1920 roku. Bierze udział w planowaniu Bitwy Warszawskiej i bierze udział również w planowaniu i realizacji Bitwy Niemeńskiej. Także to jest wysokiej klasy oficer sztabowy na tych najwyższych szczeblach. I podziwiane także dzisiaj? Myślę, że może mniej podziwiany, a bardziej niedoceniany, że dziś bardziej postrzegamy go przez pryzmat powiedzonek, rozmaitych bomotów, anegdot, piosenek żartobliwych, raczej traktowany z przymrużeniem oka. Natomiast to jeden z wybitnych generałów, no i również na pograniczu polityki II Rzeczpospolitej. Postać techniczna, dodajmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli znawcy historii najnowszej, wybitni historycy, pan profesor Grzegorz Nowik z Polskiej Akademii Nauk i z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i pan profesor Janusz Odziemkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Za uwagę dziękuję Ewa Plisiecka. Audycję zrealizowała Magdalena Górecka-Balcer, fragmenty wierszy czytał Andrzej Kusiewicz. Audycja współfinansowana przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Reklama. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejsze z nich to 3 miliony złotych. Tak, szkoda, że nie 4. Budowanie mostu. Święty Jan Paweł II podejmował nieustannie wysiłki, aby zjednoczyć poróżnione chrześcijaństwo. Budowanie mostów między chrześcijańskim zachodem i wschodem uwidoczniło się szczególnie podczas drugiego zjazdu gnieźnieńskiego, zwołanego w czerwcu 1979 roku w czasie pierwszej podróży apostolskiej do ojczyzny. Papież Polak zgromadził wówczas w Gnieźnie wokół siebie 7 prezydentów państw Europy pośrednio lub bezpośrednio związanych z postacią świętego Wojciecha. Święty Jan Paweł II mówił o tym zjeździe 18 lat później, 3 czerwca 1997 roku z okazji 1000. rocznicy śmierci świętego Wojciecha. Oto fragment jego homilii z Gniezna z 3 czerwca 1997 roku. Papież wtedy mówił: pozostało mi głęboko w pamięci spotkanie gnieźnieńskie w czerwcu 1979 roku, gdy po raz pierwszy papież rodem z Krakowa mógł sprawować Eucharystię na wzgórzu Lecha. W obecności Europy, na którą składają się
ranę, teraz, tutaj, w Gnieźnie. Po tym przytoczeniu tekstu sprzed 18 lat święty Jan Paweł II mówił dalej. Z tego miejsca rozlała się wówczas potężna fala, moc Ducha Świętego. Tutaj zaczęła przybierać konkretne formy myśl o nowej ewangelizacji. W tym czasie bowiem dokonały się wielkie przemiany, powstały nowe możliwości, pojawili się nowi ludzie. Runął mur dzielący Europę. W 50 lat po rozpoczęciu II wojny światowej jej skutki przestały żłobić oblicze naszego kontynentu. Skończyło się półwieczne rozdzielenie, za które szczególnie straszliwą cenę płaciły miliony mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej. Dlatego tutaj, u grobu świętego Wojciecha, składam dziś Bogu Wszechmogącemu dziękczynienie za wielki dar wolności, jaki otrzymały narody Europy, a czynię to słowami psalmisty. Mówiono wtedy między narodami: wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła. Umiłowani bracia i siostry, po latach 18 powtarzam to samo. Potrzebna jest nasza gotowość. Okazuje się bowiem w sposób niekiedy bardzo bolesny, że odzyskanie prawa samostanowienia oraz poszerzenie swobód politycznych i ekonomicznych nie wystarcza do odbudowy europejskiej. No Polacy zachowują się źle, bo tak jak Żydzi, bo Żydzi byli zadufani, myśleli, że są najważniejsi, tak samo dzisiaj Polacy. Nawet niewątpliwe osiągnięcia ostatniego okresu na polu. W ogóle to co inne, to było wiesz, nie do przetrawienia, a dopiero tylko wtedy tych ruskich nawet polubili, jak można było na nich zarobić parę groszy, to wtedy wiesz, już grosz wszystko usprawiedliwiał, ludzi przybliżał do siebie. Cyganów lubili, ruskich, Ukraińczyków nienawidzili, teraz lubią. No Mareczek to nikogo w ogóle nie lubi. Dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha, ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów. Nie jest to zawłaszczanie historii. Jest bowiem
wiarnie możemy powrócić do siebie, niosąc swoje snopy. Ojciec Święty w tej homilii zaświadczył, że wcale tych snopów jeszcze nie zebraliśmy, wszelako używając argumentu psalmu 126, dał świadectwo, że te dziejowe przemiany, które dane mu było zainicjować swoją pierwszą pielgrzymką do ojczyzny, były zgoła nieprzypadkowe, a wypowiedział je jako wcielone słowo naszych narodowych wieszczów, które rozpoznaliśmy jako owego męża naznaczonego biskupa odzianego w biel, który właśnie dlatego wyznał w tryptyku rzymskim, iż nosi w sobie imię Abrahama, ojca wielu narodów. Bo jak wyjaśnił św. Paweł Apostoł, nasieniem Abrahama są ci, którzy mają wiarę Abrahama. Jeśli zatem słowiański oto papież zaczerpnął autocytaty ze swojej pierwszej homilii gnieźnieńskiej, mające wykazać, że tych wielkich słów nie wypowiadał od siebie, ale jako jakby prorok natchniony przez Ducha Świętego, to po to, abyśmy uwierzyli i przyjęli jego słowa jako duchowy testament. Jeżeli zaś nie uwierzymy, to nic nam się od Boga nie należy. Poświęciłem długi pasus tej, właśnie tej sprawie, prawda, pokazując papieża jako budującego mosty. Ten most trzeba budować, ten most trzeba budować szczególnie w Europie, na kontynencie, gdzie jest dzisiaj takie wielkie zamieszanie, taki wielki niepokój. Tytułem takiego dopełnienia jeszcze dajmy, mówiąc o tej, o tym budowaniu mostów między ludźmi, między wyznaniami, także no, nadmieńmy, że papież także budował mosty między religiami współczesnego świata. Wspomnijmy spotkania papieża w Asyżu z przywódcami religii niechrześcijańskich i jego kontakty międzyreligijne, prawda, z innymi wyznaniami, jego wizytę w synagodze rzymskiej w roku 1984, czy także ważną pielgrzymkę do Ziemi Świętej w roku jubileuszowym, roku 2000. I może jeszcze, drodzy radni słuchacze, kilka słów o budowaniu mostu w nauce i kulturze przez świętego Jana Pawła II. Tutaj by trzeba jakoś cofnąć też do tej działalności, prawda, naukowej i duszpasterskiej kardynała Wojtyły na naszej polskiej ziemi. Otóż zauważmy, że święty Jan Paweł II wchodził w papieskie posługiwanie, gdy ciągle jeszcze trwało napięcie, a nawet walka między nauką i religią, między teologią i naukami szczegółowymi, między wiarą i rozumem. Papieżowi bardzo leżał ten problem na sercu. Dlatego napisał encyklikę Fides et Ratio. I tam w tej encyklice przypomniał, że między nauką a religią mogą się pojawiać konflikty wtedy, gdy naukę uprawiamy niewłaściwie, gdy nauka przekracza swoje kompetencje, albo też wtedy, gdy prawdy wiary zawarte w objawieniu opacznie rozumiemy i interpretujemy. Dlatego tutaj trzeba właśnie unikać tego niewłaściwego traktowania i uprawiania nauki, także wyznawania właśnie religii. Papież w tym dokumencie wskazał na błogosławione skutki dobrej współpracy tych dwóch dziedzin, a więc nauki, religii, teologii i nauk szczegółowych.
cieszył tą pamięcią, prawda, polskiego świata akademickiego o tej jego tacie z młodości, kiedy otrzymał szlify samodzielnego pracownika naukowego, uzyskując tytuł doktora habilitowanego. Ale z takim pięknym, wzruszającym w przemówieniu powiedział tak, że przyjmuje to wyróżnienie nie tylko jako pamięć o jego drodze naukowej, jego zainteresowaniach naukowych młodości, ale jako przejaw, prawda, takiej normalizacji relacji w naszej ojczyźnie, w Polsce, prawda, że Bogu dzięki minął czas, kiedy było takie, prawda, napięcie, takie drapieżne konflikty między władzą państwową i kościelną. Pamiętamy, miał na myśli papież właśnie te czasy, prawda, komunistyczne, pierwszych sekretarzy, którzy no, walczyli i po prostu występowali przeciwko wymazowi tysiąclecia. Tak, papież mówi, że cieszymy się, że te czasy minęły, bo jeżeli wtedy było to napięcie, to ono szkodziło obydwu stronom. I bardzo się cieszył, że te prawa napięcia no, się ogromnie zmniejszyły i prosił, żeby właśnie w tym stylu życie, prawda, społeczne, życie kulturalne się w Polsce układało. Żeby była współpraca, dialog społeczny, taka życzliwość, serdeczność, żeby nie było walki jednym przeciw drugim, ale żeby była właśnie współpraca dla dobra wspólnego, dla dobra Kościoła, dla dobra też państwa. To było takie szczególne przeżycie, które dzisiaj rektorzy wrocławscy noszą w swoich sercach do spotkania z papieżem, który właśnie jednoczył, prawda, jednoczył dla dobra wspólnego. Zamykając już powoli tą refleksję, jeszcze może wspomnę mianowicie o tym, że papież jako wcześniej kardynał Wojtyła budował mosty w sektorze relacji między różnymi kierunkami filozofii i teologii. Był przecież profesorem uniwersytetu, prawda, między tomizmem na przykład a fenomenologią, między tomizmem a augustynizmem. To były też takie czasem napięcia. Uważano, że właśnie, że prawda, trzeba być albo przedstawicielem jednego, albo drugiego kierunku, a papież pokazywał, że trzeba to łączyć, bo to nie są jakieś, prawda, no, sprzeczne koncepcje, ale takie dopełniające. I trzeba brać to, co prawdziwe i dobre jednego i drugiego i łączyć. To był właśnie to budowanie mostów, prawda, w sektorze, prawda, filozofii, teologii. W dziedzinie antropologii na przykład papież budował mosty między filozofią przedmiotu i filozofią podmiotu, a więc między filozofią bytu, metafizyką, a filozofią świadomości. To mamy tak pięknie pokazane właśnie w książce Osoba i czyn. Doświadczenie wewnętrzne z doświadczeniem zewnętrznym. Tak więc jednym słowem mamy papieża, widzimy właściwie w tym całokształcie jego posługi naukowej, duszpasterskiej, papieskiej, jako rzeczywiście budującego mosty, prawda, między ludźmi, także właśnie mosty w kulturze, w kulturze, prawda, w świecie wyznań. Dlatego jest taki wielki i jest taki aktualny. Jego orędzie, jego dzieło jest ciągle aktualne i godne ciągłego zgłębiania i po prostu godne, byśmy właśnie z niego czerpali inspirację do dalszej naszej posługi apostolskiej, prawda, także właśnie w sektorze kultury, w sektorze nauki, w sektorze, prawda, życia Kościoła. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tych refleksji związanych właśnie z tematem
ogłosił ksiądz biskup Ignacy Dec. Serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy nieszporami. To pierwsze nieszpory z niedzieli 28, niedzieli zwykłej, rok B, czwarty tydzień Psalterza. Teksty następujące. Hymn Boże, źródło wszelkich bytów, strona 858 i 1053 w wydaniu skróconym. Następnie antyfony i psalmy 858, a w wydaniu skróconym 1053, czytanie z drugiego listu świętego Piotra i prośby od strony 1056 w wydaniu skróconym, a w tomie czwartym 861. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było w początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Boże, źródło wszelkich bytów, gdy skończyłeś swoje dzieło, napełniłeś całą ziemię darem bogactw nieprzebranych. Już skończono ogrom świata, wtedy nastał odpoczynek, aby dla nas był przykładem odzyskania sił po pracy. Pomóż nam, prosimy, Panie, opłakiwać błędy życia, zawsze spełniać cnót nakazy, by zasłużyć na Twą łaskę. Kiedy zaś nadejdzie groza przed strażnikiem... Modlitwy trochę, właśnie. Potrzeba Wam troszeczkę tej modlitwy. Spraw to, Ojcze miłosierny, który razem z Twoim Synem i z Pocieszycielem Duchem władasz czasem i wiecznością. Amen. Proście o pokój. Otóż to. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Jeruzalem wzniesione jak miasto, gęsto i ściśle zabudowane. Radio Koncito. Do niego wstępują pokolenia pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech żyją w pokoju, którzy Cię miłują. Niech pokój panuje w Twych murach, a pomyślność w Twoich pałacach. Ze względu na moich braci i przyjaciół będę wołał pokój z Tobą. Ze względu na dom Pana Boga naszego modlę się o dobro dla Ciebie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Niech była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Proście o pokój dla Jeruzalem. Dusza moja oczekuje Pana. Bardziej niż strażnicy poranka. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu. Dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Dusza moja oczekuje Pana, bardziej niż strażnicy poranka. Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego. Dla wszystkich, którzy Go słuchają. Chrystus nie sam siebie okrył sławą, przez to, że stał się arcykapłanem. Ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego, Ty jesteś moim Synem i jam Cię dziś zrodził. Za dni ciała swego z głośnym wołaniem i płaczem. Zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuchać.
Duchowi Świętemu. Niech była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chrystus stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają. Czytanie z drugiego listu świętego Piotra Apostoła. Mamy mocniejszą prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie. Słońca niech będzie pochwalone imię Pana. Od wschodu aż do zachodu słońca niech będzie pochwalone imię Pana. Ponad niebiosa sięga Jego chwała. Niech będzie pochwalone imię Pana. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Od wschodu aż do zachodu słońca niech będzie pochwalone imię Pana. Jednego Ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. A będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu mój. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. Nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Trącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jednego Ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Jezus Chrystus napełnia radością wszystkich, którzy w Nim pokładają nadzieję. Zanieśmy więc do Niego ufne błagania. Wysłuchaj nas, Panie. Wierny Świadku i Pierworodny spośród umarłych, Ty własną krwią obmyłeś nas z grzechów. Spraw, abyśmy zawsze pamiętali o Twoich wielkich dziełach. Wysłuchaj nas, Panie. Niech powołani przez Ciebie głosiciele Ewangelii będą zawsze wiernymi szafarzami tajemnic Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie. Królu pokoju niech zstąpi Duch Twój na tych, którzy sprawują rządy nad narodami, aby troszczyli się o ubogich i pokrzywdzonych. Wysłuchaj nas, Panie. Okaż swą pomoc cierpiącym z powodu rasy, koloru, skóry, pochodzenia, języka lub przekonań religijnych. Niech doczekają się uznania swych praw i ludzkiej godności. Wysłuchaj nas, Panie. Dopuść do udziału w wiecznym szczęściu tych, którzy w Twojej miłości zeszli z tego świata. Obdarz ich radością razem z Dziewicą Maryją i Twoimi świętymi. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Serdecznie pozdrawiam Ojca i wszystkich modlących.
urodziła się Elżbieta Suwałk z Panem Bogiem. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Synodu biskupów na temat młodzież, wiara i rozeznawanie powołania. W tym czasie, w niedzielę 14 października w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie, Ojciec Święty Franciszek będzie sprawował mszę świętą i przewodniczył obrzędowi kanonizacji. Świętymi zostaną ogłoszeni błogosławieni papież Paweł VI, męczennik Oskar Romero, arcybiskup San Salvadoru. Do chwały ołtarza zostaną wyniesieni również dwaj włoscy księża diecezjalni, pochodzące z Lombardii Franciszek Spinelli, założyciel Instytutu Sióstr Adoratorek Najświętszego Sakramentu i pochodzące z Kampanii Vincente Romano. Zakonnica niemiecka Maria Katarzyna Kasper, założycielka Instytutu Ubogich Służebnic Jezusa Chrystusa i zakonnica hiszpańska Nazaria Ignacia od Świętej Teresy od Jezusa, założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Krzyżowych Kościoła. Uroczystość na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 14. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.